Eluvina, jestem promił, wróciłem dziś 20 minut temu do domu. Byłem na wakacjach, jak też wiecie, w dzień unboxingu miałem wyjazd i wróciłem. Mam bluzę w upał, bo nie mam nic innego, a wskoczyłem w rzeczach do basenu. Wracając, wskoczyłem sobie do żabki i też kto widział na szorcie ten znałem reakcję na pomarańczowe Oshi, ale dziś reakcja na Oshi maty, czyli niebieskie oraz czerwone Oshi. Wiem, nie widać, tak? Ale teraz będzie widać niebieskie oraz czerwone Oshi. I tak, nie mam 2 sztuk. Nie mam 4 sztuk. Nie mam też... Co ja mówię? A, dobrze mówię. Nie mam też 6 sztuk. Lecz mam ich 8. To jest no scam, naprawdę. Tu mam 8 sztuk butelek Oshi. Przyznam się szczerze, różowe już smakowałem, bo mi się bardzo chciało pić. Ale zareaguję tak, jakbym to pił jeszcze raz. Jest to... No, wracając. Oj. Jak to jest, odpalisz kompa po długim czasie. I piszę oczywiście Oshi X-Mata, Pink Kiss, serduszko, Oshi X-Mata, Love Potion. Jest to smaku róży oraz miodu, więc spróbujmy. Tak jak mówiłem, już piłem, ale no, zareaguję tak, bym to pierwszy raz pił, więc lecimy. Pachnie bardzo ładnie, czuć trochę róży, ale większość tego miodu. Tak zawsze Oshi, jak już spróbujesz, to smak jest mniejszy. Ale to jest naprawdę przepyszne. To jest jedyne Oshi, której poza fioletowym, które mi tak bardzo smakuje. Naprawdę różowe Oshi Love Potion, naprawdę, które pasuje do bluzy hotelu. Naprawdę mega pyszne. A właśnie, wstawiałem na społeczność przez chwilę, jak to nagrywam. Nie wiem, czy ktoś spojrzał, ale jak ktoś oglądał unboxing Hotel Mafia 3, to jeden widz napisał w komentarzu: zdjęcie Fukaya idzie na ramkę, czy coś takiego. I sam bym na to nie wpadł. Ale bardzo dziękuję. Serduszko dla ciebie, widzu, bo mamy Fukaya w ramce. Tak miało się stać, tak się stało. Dokładnie. Więc jest Fukaj w ramce, a my lecimy teraz z Oshi, którego jeszcze nie piłem. Teraz Oshi niebieskie, ponownie Oshi X-Mata, Oshi serduszko, Love Potion, tym razem Blueberry i Jaszmina. Blueberry to chyba były jagody, a jaśmina, no to jaśminowy smak. Tego nie próbowałem, jestem bardzo ciekaw. I tak, mam 8 butelek, bo jak 2 to były taniej, nawet jeśli by nie były, to było tylko 8 butelek w mojej żabce i wziąłem po prostu cały towar, jaki był w mojej żabce. Dobra, spróbujmy teraz. A, odnosząc się do komentarzy, jeśli chodzi o piłkę plażową Hotel Mafii 3, był komentarz, że tam coś pisze: uwaga, nie połykać małych rzeczy, coś takiego, i faktycznie tak pisze. Faktycznie, widz ma dobre oko. Ale to ładnie pachnie. Boże. O kurde. Nie wiem, jak smakuje jaśmina, ale to pachnie naprawdę bardzo dobrze. Nie no, co jak co, Oshi maty to jest po prostu wygryw, to jest wygryw, naprawdę polecam to, jest tak kurde dobre. A jeszcze co mogę nawiązać do hotelu, to na wyjeździe sobie kupiłem by the way Hotel Mafia 1, bo nie miałem, i opowieści z Doliny Smoków od Biała Sajlanka, ale przed wyjazdem za 80 zł zamówiłem coś, czego nie można zdobyć, mianowicie Hotel Mafia 3 Deluxe z
piosenką, której nie da się zdobyć, czyli Wróbel, daj to głośniej, Wróbel Remix. Tak, naprawdę tego się już nie da zdobyć, to było tylko zdawane na festiwalu 2023, a to kupiłem za 80 złotych, więc naprawdę... Co, jak co, wracając, Oshimaty, naprawdę przepyszne. Który jest mój ulubiony smak? Nie wiem, bym musiał dłużej popić. Póki co mam po 4 różowe, po 4 niebieskie. Na pewno kupię więcej. Ale naprawdę, Oshimaty, polecam, przepyszne. To jest moja opinia. Naprawdę polecam, są przepyszne i przepraszam też za niedogodności kamerkowe. Ale no, długo nie nagrywałem, bo... 6 dni nie było, więc miałem być wczoraj, wróciłem dzisiaj 16 i co? Daję to do montażu i wam wrzucam na YouTube'a. I wracając, wpadajcie na reakcję epki Hotel Mafii 3, bo one zostały zdjęte z YouTube'a, ale YouTube je po czasie odbanował. Jest na kanale reakcja na Gomba OO, Smażalnia, Rui, Neapol i Jak to zleciało. Więc zapraszam. Macie tu w prawym górnym rogu i zjedźcie trochę niżej na głównej i sobie odsłuchajcie. Elo!